Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać z Aliną Krajewską, która przyszła do nas w związku z książką, czyli no, z dosyć głośną książką, powiedzmy to szczerze. Bardzo Holistyczne ścieżki zdrowia bądź. Zaraz się będziesz tłumaczyć z tytułu i z wszystkiego, ale no to jest książka, zbiór wywiadów, który dotyczy medycyny integralnej. I ja bym chciała, żebyśmy na początku bardzo precyzyjnie wyjaśniły naszym widzom i widzkom, czym jest medycyna integralna, bo można mieć... Ścieżki myślenia mogą iść różnie też w jakieś niepokojące kierunki i ukróćmy to, dobra? Myślę, że to jest w ogóle bardzo takie ważne i podstawowe pytanie, które się wiąże w ogóle też z jakąś taką moją misją fundacyjną, bo książka też pewnie zaraz będę, mam nadzieję, mogła się troszeczkę rozwinąć bardziej bardzo na temat fundacji. Ale jest podstawowa różnica pomiędzy medycyną konwencjonalną, alternatywną, a integralną. Trzy różne nurty. I tutaj bym powiedziała, że medycyna integralna to jest nurt taki najświeższy, najnowszy, a jednocześnie taki czerpiący bardzo z tej tradycji i z takiego pojmowania człowieka jako całość i łączy on nurt medycyny konwencjonalnej z medycyną niekonwencjonalną. W tym momencie ja już tak się w ogóle odzwyczaiłam od powiedzenia alternatywa, bo uważam, że ona samo słowo w sobie już dużo mówi i sugeruje, że coś jest w opozycji do czegoś. Że coś jest prawidłowe, a coś jest takie bardziej... Tak, właśnie, ale w ogóle oddziela. Tak, oddziela. Tak, a my myślę, że podstawowym jakby takim problemem naszych czasów jest właśnie ta polaryzacja, ogromne napięcie pomiędzy różnymi nurtami myślenia, które wcale nie muszą się wykluczać. I medycyna integralna oferuje takie leczenie, sposób na zdrowie i sposób opieki, który łączy to, co naukowe, to, co zachodnie, to, co zbadane, przebadane z tym, co naturalne, ale jednocześnie wspierające, nie traktując tego jako wypierające się nurty. Mm-hmm. Tak, bo rzeczywiście, jeśli się miało kogokolwiek chorującego w rodzinie na cokolwiek, albo samemu się chorowało i było się u jakiegokolwiek lekarza, na pewno ma się takie poczucie, że lekarz bardzo często traktuje nas jako jeden organ. To znaczy, że jesteśmy wątrobą, jeśli idziemy z problemem z wątrobą. Jesteśmy uchem, jeśli mamy problem z uchem. I bardzo rzadko czułam, że jestem organizmem jako całością, będąc u lekarza. Myślę, a to że chyba jest tak, ważne, tak, co? Tak, myślę, że się tutaj bardzo rozfragmentaryzowały te specjalizacje. One nie mają ze sobą za bardzo wspólnego mianownika w tym momencie. A jednocześnie tak myślę, że się pogubiła taka podstawowa kwestia, czyli takiego leczenia przyczynowego, bo nie zawsze na przykład to, co boli w uchu, to jest też przyczyna tego, co boli w uchu, bo często jest tak, że żeby w ogóle też znaleźć przyczynę, trzeba przede wszystkim spojrzeć całościowo, bo to może być na przykład, to mogą być nerwy, to może być stres, to może być jakiekolwiek inne zaburzenie w organizmie, które doprowadzi w efekcie do tego, że coś się nam... Ja mam sama po sobie, szczerze mówiąc, taki znam przykład, że akurat jeśli mówiąc o uchu, bo w pewnym momencie życia mi się przerwał nerw w uchu i to było typowo somatyczne. Więc oczywiście, że fizyczne były takie objawy i one musiały być uleczone i dzięki temu, że trafiłam na ostry dyżur, trafiłam od razu na mocne, tak naprawdę sterydowe leczenie, bo to mi zawiązało te nerwy, ale przyczyna tkwiła zupełnie gdzie indziej i też dzięki jakiemuś takiemu podejściu wtedy może też kompleksowemu, właśnie holistycznemu, mam świadomość, że muszę uważać bardzo na przykład na poziom stresu. Słuchaj, do kogo ty kierujesz tę książkę? Bo to są wywiady z różnymi specjalistami w swoich dziedzinach, z medycyny wschodniej, z medycyny zachodniej, z genetykami, z psychoterapeutami, naprawdę z twoim własnym ojcem. Tak. Spektrum tu jest naprawdę szalenie szerokie i rzeczywiście daje taki holistyczny ogląd na wiele rzeczy. Te rozmowy wchodzą ze sobą jakoś tam w interakcję dzięki tobie, która te rozmowy prowadzisz, ale komu ty chciałabyś tę książkę pokazać? Kto powinien po nią sięgnąć? Najprościej bym powiedziała, że my każdy. Wszyscy. Z jednej strony, na samym początku w ogóle fundacji, działalności fundacji, w oczywisty sposób ona była skierowana przez naszą historię rodzinną, przez chorobę onkologiczną mojej mamy, była skierowana głównie do osób chorych onkologicznie, ich bliskich, do tego, żeby to leczenie było kompleksowe. Ale w czasie, kiedy ta fundacja działa, jak podążam za nią dalej, coraz bardziej przechodzę na taką stronę profilaktyki, można powiedzieć. Tak. Bo uważam, że bez jednego nie uleczymy drugiego. Jeżeli będziemy gonić za chorobami, to nie jest to, dokładnie jakby uwaga, to nie jest to
epicentrum, które powinno nas interesować. Mhm. Myślę, że im więcej postawimy na profilaktykę, tym bardziej unikniemy chorób. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo spotkałam się jakiś czas temu z taką grupą ludzi, którzy zajmują się badaniem trendów przyszłości i rozmawialiśmy między innymi o trendach przyszłości medycyny. Tak. Ponoć to właśnie jest nasza przyszłość, czyli profilaktyka i również systemy ubezpieczeń będą w ten sposób konstruowane, żebyśmy stawiali na profilaktykę, na badania na przykład genetyczne, o których też zresztą jest tutaj mowa, na wykluczanie pewnych ścieżek życia, które dla nas byłyby szkodliwe. Więc w sumie jesteś prekursorką pewnego bardzo, bardzo ważnego, pewnej zmiany w myśleniu o tym, czym jest zdrowie, czym jest choroba i jak żyć lepiej, nie? Ja myślę, że ogromna teraz następuje zmiana w świadomości w ogóle, więc widzę to, że tak naprawdę to, jak na przykład hasło holistyczne czy medycyna integralna, jak holistyczne szczególnie się spopularyzowało, jest wynikiem tego, że wiele osób zaczyna tak naprawdę, myślę, patrzeć na życie inaczej. I gdzieś tam moją osobistą misją jest taka inspiracja do tego, żebyśmy zaczęli patrzeć aktywnie na swoje życie i na swoje zdrowie, bo naprawdę mamy ogromny wpływ. Tak. A teraz jeszcze zbieramy takie pokłosie tego, że gdzieś tam ta medycyna konwencjonalna, która w takim kształcie, w którym teraz ona funkcjonuje, bez tego poszerzenia jej o te wszystkie komplementarne różne metody, o zdrowy styl życia, które przecież mają niezwykły wpływ na nasze zdrowie, naszą codzienność, nawet nie wiemy tak naprawdę jak ogromną, do jakiego stopnia, to myślę, że pewna era się kończy. Tego, że gdzieś tam to zdrowie leży na zewnątrz, że zawsze leczenie leży na zewnątrz. Że jest tabletka. Że zawsze jest, oczywiście, że jest. I super, że ona jest. Wspaniale, bo tak naprawdę myślę, że ta medycyna integralna, ona bardzo ładnie to tak systemu, tak usystematycznia, mówi dokładnie co, w którym momencie, bo często jest tak, że ostre, na przykład w ostrych przypadkach, medycyna konwencjonalna absolutnie. Tak. I czasami jest tak, że pewne przypadki, na przykład, no nie obędziemy się bez leczenia farmakologicznego. Jak twoje ucho. Ale absolutnie. To jest jeden oczywiście z przykładów, ale to się odbywa i na poziomie psychicznym, fizycznym, jakimkolwiek. Więc tutaj absolutnie chodzi o jakby wybieranie odpowiednich metod w odpowiednim czasie, ale jednocześnie wspieranie takiego całego naszego systemu codziennie, systematycznie, małymi krokami, a mamy na to wpływ. Każdy rozdział zakończony jest bardzo ciekawą listą lektur i to też wydaje mi się wielką zaletą książki, bo można pójść dalej i to są takie wskazówki, które twoi rozmówcy i ty dajecie nam, czytelnikom. Bardzo się cieszę z tej listy, już sobie zrobiłam jakieś zakupy. Muszę przyznać, że rujnuje mnie po prostu finansowo podążanie holistyczną ścieżką zdrowia, ale bardzo, bardzo to wszystko jest ciekawe. Pożyczać sobie właśnie. Tak. Bo tutaj absolutnie to nie chodziło o to, żeby kogokolwiek zrujnować. Oczywiście, wiadomo. Ale to jest naprawdę bardzo fajne, że podsyłacie te tytuły, podrzucacie jakby możliwość zgłębiania informacji. I chciałam cię zapytać, jak budowałaś listę bohaterów? To znaczy, skąd oni się wzięli? Bo to też jest... Z jednej strony miałam okazję się spotkać z niektórymi rozmówcami już wcześniej przy pracy fundacyjnej, więc to na przykład przy okazji pierwszego naszego kongresu medycyny integralnej, na który mogę już właśnie zaprosić na drugi. O, fantastycznie. 9 lutego. 9 lutego. Gdzie? W Warszawie? W Warszawie, w Muzeum POLIN. Okej, dobrze. I akurat, szczerze mówiąc, nomen omen, on będzie dotyczyć medycyny przyszłości. Proszę. Tak, więc tutaj będziemy się zastanawiać nad tym w ogóle, co nas czeka od strony medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Świetnie. 9 lutego Muzeum POLIN, wybieramy się w takim razie. Tak, zapraszam. Więc z jednej strony ta pierwsza edycja to był taki zestaw osób, które w bardzo różny sposób przybliżą nam w ogóle, czym jest holistyczne podejście do zdrowia, z jakich obszarów się znajdują, jakie obszary się znajdują, pracy nad sobą, jakie aspekty porusza, czym jest medycyna integralna, więc tutaj tak naprawdę część z tych wykładów przełożyłam na formę rozmowy i spotkałam się z tymi prelegentami, z profesorem Lubińskim od genetyki. To fascynująca jest rozmowa, naprawdę. I wspaniały człowiek, naprawdę. I też bardzo mi się podoba w nim to, jak mówi, że nie wie. I cudowne to jest. Cudowne. Jest naprawdę wspaniałym naukowcem. Taki pierwszy raz chyba miałam poczucie spotkania z kimś, że tak miałam okazję
posłuchać naukowca z krwi i kości, kogoś, kto wie, miałam taki obraz w ogóle, siedząc z profesorem Lubińskim, rozmawiając z nim, taki mi się pokazał obraz, że on jest jakby taką osobą, która, przed którą jest taka wielka czapa śniegu i on tylko wybiera, w którą stronę pójść i sprawdza. Mhm. I jest tą, naprawdę przekopuje się przez tą, nie, bo nie wiadomo, tak, co jest dalej, tak. Jest znak zapytania. I to jest taki prawdziwy dla mnie prekursor. Tak samo na przykład profesor Li Jie, czyli profesor medycyny chińskiej, to jest ogromne odkrycie, tak, dla mnie. W ogóle medycyna chińska i dzięki rozmowom z profesorem jakoś te takie fragmenty medycyny chińskiej, które mi się wydawały takie, tu zasłyszałam, tam zasłyszałam, tu wiedziałam, że akupunktura, tu wiedziałam, że coś tam z ziół, ale nie spodziewałam się, że to jest tak ogromny, głęboki system filozoficzny, tak, który tak naprawdę, nawet powiedziałabym, że jest jakiś w jakiś sposób taką właśnie zakrawa, nie chciałabym powiedzieć, że religijny, ale wręcz to naprawdę system opisania świata. Bardzo głęboki. Tak. Chciałam cię zapytać na koniec, co dalej? Wiesz. Druga część? Szykuje się? Tak. Świetnie. Tak. Kiedy? Wiesz, dopiero się zabrałam tak naprawdę, okay, więc nie chciałabym absolutnie. Ja rozumiem, wydawca po prostu czeka i przebiera nogami. No, nie, mam tutaj w ogóle ogromne wsparcie. To super. Naprawdę, to w ogóle jestem. To pozdrawiamy. Tak, bardzo. I w ogóle mogę nawet z tego miejsca też podziękować bardzo, bo to nie był mój pomysł, żeby tak naprawdę zabrać się za książkę. W życiu bym chyba nie podjęła takiego, w moim odczuciu, takiej ryzykownej ścieżki, przygody i w ogóle w życiu bym się nie postawiła wobec kogoś tak odważnie, okay, w swojej wyobraźni, jako kogoś, kto... Ale to rola wydawcy właśnie, oni mają nas znajdować, no, i naprawdę mówić, hej, dasz radę. I bardzo duże wsparcie dostałam i absolutnie nie byłam nigdy przyspieszana, pospieszana, a dostałam też bardzo totalnie wolną rękę co do formy, więc to było super. Czyli czekamy na drugą część. No dobrze, no to ja się bardzo cieszę, naprawdę z przyjemnością sięgnę po to i myślę, że naprawdę będzie równie ciekawie. Bardzo Państwu polecamy książkę Oriny Krajewskiej, te fantastyczne, bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy. Nie wiem, czy one mogą zmienić życie, ale mogą na pewno jakąś jedną cegiełkę na naszej nowej drodze zbudować. Oby były jakąś inspiracją do poszukiwań, bo tak to jest jakby główny cel i założenie. Też a propos tej listy lektur, to było głównym założeniem, żeby te rozmowy nie były absolutnie takim gotowym zestawem tego, co dla nas wszystkich. Oczywiście. Nie, to każdy z nas musi znaleźć coś dla siebie, więc to jest taki przekaz mój. A zatem szukajmy. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo.